Dobra, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nareszcie, tak, czy nie powinniśmy mieć dziecka? Tak, oczywiście powinniśmy mieć dziecko. Powiedzcie mi, że to chłopiec! Chłopiec, 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 chłopiec. Tak! W końcu Antoni jest! Nasz główny bohater się narodził! Yeah, bitch! Antoni. Teraz kolejny ciężki etap. Wychowanie tego dziecka. Będzie ciężko, ale damy radę. Jakoś. Musimy dać. Aha, zapomniałem zamknąć okno. Przepraszam bardzo. Przepraszam za te dźwięki. Oj, 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 oj. Się w końcu porobiło. Ale pozytywnie. O! Matko Boska. Nawet nie macie pojęcia, jak ja jestem teraz normalnie szczęśliwy, no. Yeah, weź się wykąp i weź idź spać. Nie macie pojęcia, ile mnie to kosztowało. Naprawdę, to była masakra, to była rzeź. To... Co dogadać? Dzieci, jaka będzie budzić? A nie, ona nie reaguje na to. XD. Ma wywalony na swojego brata. Ale no to super. To dzisiaj nie idzie do pracy? Boguś, Boguś, dzisiaj nie idziesz do pracy. Dzisiaj... Albo w sumie ona, bo ona jest strasznie niewyspana, więc Boguś dzisiaj idzie do pracy, tylko ona nie idzie. Na razie idź spać jeszcze. Boguś, weź, podejść nie da, nie? Przydałby nam się nowy dom. I to tak so much. Brakuje mi jeszcze około 30-40 tysięcy na dom. Ten, który chcę sobie kupić. Potem weź wydalanie i potem się zobaczy. Dziewczynko, wydalanie to podstawa. I weź coś do jedzenia. No to na razie, hej. Czyli sobie nie robisz tego, co chciałaś. Czyli skorzystaj. Weź talerz. Nie śpi już tam. No wiem, Boże Święty. Nie straszcie mnie. Nie tyle... Nie po to tyle się starałem o to dziecko, żeby teraz mnie straszyć jakimś tym opieką społeczną. Chamy jedne pospolite, kurde. Tyle się... Tyle starań. Jeszcze by mi mieli zebrać dziecko. O nie, nie, nie. Nie ma tak dobrze. Oho, twoje dziecko przyjechało. Twoje dziecko potrzebuje higieny, potrzebuje oglądać telewizję na przykład, chociaż wiem, że i tak nie będzie tego robić. O matko. W końcu. Ile? A 200, myślałem, że 300. Boże, już się wystraszyłem. Higiena. Potem weź rozrywkuj się, ale pewnie dziecko ci nie pozwoli za 5 minut. Towarzystwo. Ciekawe, czy dzieciak może się zajmować dzieckiem. Weź tylko bito już i spać. Daj sobie spokój. Weź z nim rozmawiaj, zabawiaj, wykonaj sztuczkę, okej? Okay. Połaskocz, przytul, mile, okej? Okay. O, no i jest. Ej, jest, dzieciak może to robić, lol. XD.
Także gościu, idź spać. Potem weź gotuj do końca, jak się obudzisz. Albo w sumie nie. W sumie to podaj obiad. To jest Antoni, mam nadzieję. Chyba tak. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, inaczej to trzeba będzie kombinować kodami troszkę, żeby to zmienić. Wydalanie potem. I adoptujemy jedno dziecko i przenosimy się. Koniecznie, bo mam dosyć. Higiena, skorzystaj. Jezus Maria. Mam dosyć. Mam szczerze dosyć tej części gry. Bardzo awangardowo. Chcę usiąść czy coś, nie wiem, porób cokolwiek. O, widzisz? Dzieckiem możesz się zająć. To powinno wystarczyć. Weź prysznic. Ty dzisiaj, hopie, nie idziesz? Do pracy? O, nie. Nic z tego. Ty nie idziesz. Twoja żona ostatnio nie była, więc ty dzisiaj musisz. Ale po co ci kawa, chłopie? Boże, już jestem tak zmęczony tym czekaniem na to dziecko, że po prostu masakra. Ja się niech serwer posprząta. Weź sprzedaj obraz, weź maluj. Weź podnieś słuchawkę. Aha, myślałem, że to adopcja, a to jak zwykle to samo. Dobra. Panny, nie żeby coś, ale ja mam dziecko, więc no cóż. Może ci się wypchać. Jajajajajaj! 2-3 dni się tam dorasta, czy 5, już nie pamiętam. Oby nie dostało tej z czapeczką fryzury. Co to jest, jakiś zwierzyniec? Proszę mi stąd kulturalnie wypieprzać. Proszę, podaj obiad. Już się baw. Dziękuję. Czemu mi pies wyżera resztki? Halo? Co kaman? Skąd on wziął te resztki w ogóle? Chcę iść spać, bo ciebie czeka kolejny duży. Dziecko. Śpi. A nie, nie śpi. Musisz się bratem zająć, bo przecież ojciec jest wyrodnym ojcem, no nie? On się nie będzie zajmował swoim dzieckiem. Tylko własne dziecko musi posyłać do tego, żeby się zajęło jego dzieckiem, no nie? Czemu ty nie śpisz, chłopie? Śpi! Aha, zapomniałem wam powiedzieć, że kombinowałem już na wszelkie sposoby, żeby dostać to dziecko. I dlatego kupiłem im to łóżko, no i wyszło jak wyszło, no. Hmm.
Dobra, zajmij się swoim dzieckiem, bo ci przyjdzie opieka i cię zamkną jeszcze. Dopiero będziesz miała. Raczej nie będziesz miała dziecka. No jeszcze pożar. Głupia wywołała. Weź, podaj śniadanie. No drugi raz! Boże, te głąbie kapuściany. Dobra, ty już nie jedz i ty dziewczynko też nie jedz. Wasza matka dzisiaj nie idzie do pracy. A co u niej? O Jezus Maria. Graj. Podnieś słuchawkę. Aha, że w pracy nie była dobra. Pieprzyć to. Chyba, że już nie ma pracy. Nie no, ma. Dobra. Także luzik, arbuzik. Potem śpi. Śniadanie ma podane, więc zde. Nie, niech śpi, tylko niech sprzątnie. I powinno stać. Coś, albo nie, niech serwo ci poda jedzenie. Podaj jedzenie, halo. O panie, szybko, szybko, bo zaraz się zesrasz. No podał ci jedzenie, weź talerz. Proszę, dajcie mi już 100 tysięcy. Można jeszcze użyć Gina. Tylko, że z Ginem są pewne kłopoty, bo on nie zawsze jest taki... I taki no. Prawda, bym wolał tego nie robić, ale... O Jezus Maria. Dziecko, weź już idź spać. Nie, nie będziemy tego jednak robić. Rozmyślam się. Może je gorąco. Nie! Bo nagrywamy odcinek po odcinku, więc wiecie o co chodzi. Znowu szopeł. Praczeł. Ja. Już? Halo? Jak to? Miniaturkie! No całkiem niezły. Blondynek taki. Nawet ładnie wygląda. Antoni. No najsik. Dobra, masz kobito w końcu. Kogoś do towarzystwa. Weź z nim rozmawiaj. A ja w tej chwili mu muszę przygotować miejsce do spania. Na dworze będzie spał. XD. Nie mam gdzie zmieścić tego serwo. Totalnie. Nie wiem, czy Kościella nie byłaby lepsza. Siedba, potem weź skorzystaj. O Jezu, matka, niech wam przygotuje coś. Ale szybko on urósł. Zazwyczaj to... Ona rosła chyba 5 dni, czy coś takiego. A to od razu praktycznie. Teraz będzie jeszcze gorzej ich ogarnąć.
chyba musi włosy chyba dostał. Ja nie wiem po kim jest brunetką. Naprawdę nie mam pojęcia po kim. Chyba Camilla się nie puściłaś, co? No oby. Matko, jaki elegancik, kurde. Nie pogadasz. A weź... A, tni. Tni? Ktoś tu chyba naprawdę korzystał chyba z tego. Z Google Tłumacz. Bo nikt normalny nie nazwałby bójki czy czegoś takiego tni. Może to w angielskiej wersji jest tak, że cut czy coś takiego. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Zza! Teraz z dziećmi musimy się wstrzymać, dopóki nie będzie tego. Dopóki nie będzie... czego? No, powiedzcie. Dopóki nie będziemy mieć nowego mieszkania. Bo oni po prostu się tu nie zmieszczą. A już z synem chcę gadać? Włącz mi serwo, kupi to. Halo. Aha, on się załatwia. To dziewczynko, weź się usiądź. Ja bo musi z nim pogadać, no nie? Weź usiądź. Teraz... Nie, ja muszę im zrobić kolejną łazienkę. Nie! Okej. Dostaniesz pizdy i tyle będziesz miała. Z twoich dobrych ocen. No właśnie. Nie, ci się już pogorsza. O! I spada! Cały czas spada. Jak ja nienawidzę tego dźwięku. Młody. Weź się rozrywkuj trochę. Matka niech wam poda obiad. Niech zapłaci rachunki i niech śpi. Muszę wymienić im to łóżko. To trochę śmiesznie wygląda. Boże, znowu! Co ty masz z tym paleniem się? Idź spać, kobito. Co?! Czemu on tu śpi? Halo! Nie wolno! No gdzie wy... Bomby! Weź prysznic. Jak to będzie ciężko ogarnąć? Ja już tu nie ogarnię. Czy to jest jakiś dramat? Powiadam wam. To jest dramat. Młody, niech skorzysta, potem weźmie prysznic. Ja nawet nie pamiętam ile nagrywam. No dobra, chyba będzie już ponad 15 minut, więc można chyba powoli kończyć. Oni tylko pójdą do pracy czy coś, nie wiem. Weź skorzystaj. A ja poza odcinkiem uzbieram pieniądze na nowy dom. Jak się przeprowadzą do nowego domu, tam będziemy z kilka dni. A potem no to już się przeniesiemy na Sims 2.
Chodźmy. Czasami zapominam, że ja jeszcze nagrywam. Czasami. Przy jednej łazience to będzie masakra. Żadnej mi jest koniecznie nowy dom. Koniecznie. Wszyscy do szkoły. Już! Nie ma dzisiaj, że nie. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!